Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Cities Skylines 2. Na początek może pochwalę się, co najlepszego zmajstrowałem między odcinkami. Takie tutaj ładne wjazdy, rozjazdy, zjazdy, odjazdy, mijanki, w zależności kto jak to nazywa. Mam nadzieję, że cieszą oko i podobnie będzie jak śnieg nam zniknie. Nie odkryję zbyt dużo żółtych terenów. Prócz tego, jeżeli chodzi o cały tor, to poprawiłem go. Jest teraz bardziej prosty. Stoi na większej liczbie słupów, no i ma mniejsze pochylenie, więc wydaje mi się, że wszyscy są szczęśliwi. O, panie, odebrałeś od nas towar? Nie. Z pustym jedziesz? Co to za puste przebiegi? No jak widać, nie wszystko może być idealne jak nasze miasto. Ale będzie coraz lepiej, więc mam nadzieję, że taka teraz trasa kolejowa no, prezentuje się dużo, dużo lepiej. Zobaczymy jak śniegi zejdą, jeszcze pewnie wtedy jakieś małe poprawki nam dojdą, ale ostatecznie myślę, że taki kształt tych stacji końcowych daje radę, szczególnie z tym pojedynczym torem, który gdzieś się tutaj mija, o ile to działa. Mam nadzieję, że to działa, nie będę wnikał. W każdym razie jakoś sobie radzą. Widziałem w tych informacjach, które nam wyskakują, że tak, mamy problem ze ściekami. Może udałoby się go rozwiązać, dostawiając tutaj to, tylko w takim wypadku musielibyśmy im zabrać trochę terenu. O! Co nakładają się na siebie obiekty? Czemu nakłada? To co, że jak śmieci leżą, to my nie możemy już tego przesunąć, bo śmieci tutaj leżą? Panowie, no, to nie dostaliście? Kurka! No to trochę nam komplikuje sprawę. To musimy zrobić konkurencyjną oczyszczalnię. Nad tym za moment pomyślimy. Mamy jak coś to eksport ścieków, więc może coś zarobimy na tym jeszcze. Zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie, kilka dobrych rzeczy. Fido, mam nadzieję, że to nie jest problem, że nie czytam całego niku, ale zawsze zapisuję pierwszy człon, bo mi łatwiej to jakoś później wymówić, powiedzieć co i jak. Ale wspomniał, że te uchwały miejskie kryją się tutaj, koło tych kolorowych pasków. A coś jeszcze możemy zobaczyć? Nie, zapotrzebowanie jakie mamy. Komercyjne, niezajęte budynki, ok. Ale te uchwały miejskie mamy tu. Jakbyśmy chcieli wprowadzić promocję miasta, tak w kierunku turystycznym, to wystarczy kliknąć to coś. I już jest ok, już jest ok. Zwiększa skalę przestępczości w okolicach atrakcji turystycznych. Spoko, ale mamy więcej turystów, więc jakoś to będzie. Przemysłowe filtry zmniejszają zanieczyszczenia gleby i powietrza w strefach przemysłowych, lecz wytwarzają więcej odpadów. O nie, to wolę na odwrót. Programy wcześniejszego zwolnienia. Nie mamy więźniów. Autostrada dużych prędkości. To jest dość kuszące, ale ostatecznie zostawimy jeszcze to w spokoju. Na początek chciałem wprowadzić w życie też jeszcze jeden komentarz Fido, żeby połączyć autostradę, drugą część chyba autostrady, tak, z resztą świata. Tu, czy bardziej, żeby jakąś drogę nam jeszcze dojazdową zrobić, bo tak się zastanawiam. A, to te tak dziwnie jeżdżą. Czy podobnie nie rozwiązałaby nam problemu wprowadzenie czegoś takiego tutaj, jeżeli okaże się, że nadużywają naszych dodatkowych możliwości, to najwyżej się to wtedy usunie, ale może do strefy przemysłowej coś takiego by wystarczyło. I dzięki temu tak na ostro wjeżdżają. Nie, to wolałbym chyba. Mam nadzieję, że jeszcze nikt z tego nie korzysta. Chociaż może i tak wyjdzie, że oni wolą autostradą jechać do miasta. No bo dzięki temu mają taką opcję, żeby prosto do naszego przemysłu wskoczyć, nie? Co wydaje się być całkiem spoko. A, to my możemy jeszcze dalej spróbować. Dawaj tutaj, na 90, o. Przy pociągach. I tu będzie spoko. No to przynajmniej to będzie wyglądało jak równoległa trasa do pociągów. Więc zobaczymy. Może, o, dużo lepiej. No to też potrzebowali po prostu ładnej ulicy. Mam nadzieję, że to nie zakorkuje nam dodatkowe miasta, a bardziej odciąży tę strefę przemysłową, żeby tutaj jakoś normalniej to wszystko się poruszało. Szczególnie, że te zjazdy, wjazdy na autostradę też nie są najszczęśliwsze. Ale zobaczymy co wyjdzie. Tutaj, jeżeli chodzi o same firmy, muszę zobaczyć czy faktycznie tak to działa, ale tak, coś w tym jest, chociaż nie wiem czy to generuje problemy, ale Marcin zauważył, że tiry nawracają przy samych firmach, a może lepszym rozwiązaniem wprowadzimy taką testową ulicę. No właśnie, może lepszym rozwiązaniem by było podzielenie tych ulic na dwie jezdnie, tak żeby oni sobie nie mogli przejeżdżać przez środek, tak? Że jak chcą dojechać do firmy, no to sorry, ale no, jedziemy do końca, nakręcamy. Być może to nam poprawi sytuację, być może pogorszy.
Zobaczmy, ale testowo możemy wprowadzić kilka takich dróg. Zobaczymy, z czym to się będzie ostatecznie wiązało, bo sam jestem ciekaw, jak to będzie działać. Czy to pomoże, nie pomoże, popsuje coś? No, teoretycznie przynajmniej jeżdżą, tak, nie blokując trasę nam, ale czy w dłuższej perspektywie to się sprawdzi? No to dowiemy się za chwilę, bo tutaj też sobie oni wszędzie nakręcają, kombinują i później to się tak kończy. Dobra, zróbmy tak, tak, tak. No zobaczymy. Ten zjazd z autostrady. Kurczę, skąd tych ludzi tyle? No w ogóle jak jakieś strajki. Ale dlaczego tyle jest chętnych? Stąd do Przemysłowej chcą jechać. Może to by udało się jakoś ominąć. Może inaczej. Stąd zrobić zjazd tu na tę ulicę Rymbajłów? Tylko, że to będzie tak trochę jakby pod prąd. No ale może warto by było przetestować. Jeżeli oni wszyscy chcą gdzieś tu do Przemysłówki się dostać, no to doprowadźmy ich ze strony takiej, gdzie nie ma jak gdyby problemu z tymi korkami. Chyba, że źle sobie to wyobrażam. No to, co się tutaj wydarzyło. Ale to jest właśnie cały urok Citiesa. Na to poniekąd czekałem, nie ukrywam, że w którymś momencie pojawią się... Może zróbmy tutaj w ogóle... gdzie wy macie... To jest autostrada? Co to jest za droga? Nie wygląda jak autostrada. Halo, my tu na pewno korzystamy z autostrady? Teraz tak spojrzałem na tę trasę. Jakieś to takie nie w naszym stylu, jeżeli to jest autostrada. Znaczy, zakładam, że... Bo chyba z tego... Tak, to jest ta autostrada. Okej, okay, to może być. To szkoda, bo myślę, że asymetryczną puścimy. Trzeba było dać może szerszą? A możemy to poprawić tak? Albo to będzie tylko jedna strona. No szkoda. Dobra, zostawimy ten temat. Mają dodatkowy wjazd do miasta, więc niech się nim nacieszą. Ale my moglibyśmy zrobić dodatkowy zjazd z autostrady już gdzieś tutaj wcześniej, zaczynający się. Może to by dało radę. I bezpośrednio wjeżdżający do dzielnicy przemysłowej. Najlepiej to by było tutaj, na tę drogę. Tylko... Jak ona ma... No to zobaczymy. Najwyżej będzie to przecinało się jakoś. Póki co, na ten moment to będzie tylko test. Czy to ma ręce i nogi, taki pomysł? Jeżeli tak, no to będą z niego korzystać. Zrobimy jakąś ładniejszą wersję. Jeżeli nie, no to... zostawimy to. Trzeba tutaj szukać różnych rozwiązań tych problemów. No ciekawa ogólnie zjazd z autostrady, że stąd jechać od razu tutaj. Ale ta droga na ten moment nie jest jakoś specjalnie zawalona, bo tak jak widzimy sobie jeżdżą tutaj tiry na spokojnie. No zastanawia mnie chociaż kwestia, jeżeli zaczną zjeżdżać tędy samochody, no to czy tu się nie zaczną tworzyć korki. Ale póki co trzeba przyznać, że zainteresowanie naszymi kolejami, przynajmniej żeby dostarczać nam towary, jest spore. No, może mamy jakiś problem w tym temacie. No i tu się ludzie rzucili. To połączenie było całkiem ciekawe. Jeżeli ono nam trochę odkorkowało tę stronę świata i dzięki temu później ta autostrada nie będzie taka zawalona, to może coś z tego wyjdzie. A może przydałaby się jeszcze jedna autostrada gdzieś tutaj? Albo inna droga? Im więcej, tym lepiej chyba. W każdym razie, wyskoczyli nam z problemami. Stacja uzdatniania zużytej wody. No to może jak tu już mamy stację poboru, to stacja uzdatniania też by mogła się pojawić. To chyba nie jest jakiś taki duży problem. Teraz wiemy, że przydałoby się nam nieco więcej przestrzeni pod takie konstrukcje, tylko zastanawiam się, jakby tam ludzie muszą jeszcze dojeżdżać. Nie? To nie jest takie proste, że stawiamy i temat zamknięty. Ale to wystarczy chyba jedna droga, tak jak tutaj, pojedyncza. To może mieć zaskoczenie, takie skrzyżowanie jeszcze przejścia dla pieszych na autostradzie, nie? To jest dopiero szaleństwo. To może tak. Tak? Tak. To całkiem fajnie to się prezentuje pod takim względem, tylko usuniemy te pasy, bo to trochę średnio mi się podoba. Chyba jest ok. A tabliczka, że to jest autostrada? To jest wjazd do miasta, wyjazd z miasta, nie? Tego typu rozwiązania. Może nie powinni mieć po prostu tutaj autostradę. Nie przesadzać. O, zakład paliwowy. No bardzo dobrze, mamy dużo ropy. To zakład paliwowy będzie jak znalazł w takim układzie. Znaczy, ja bym to postawił tak, żebyśmy mieli możliwość później dostawienia tam jeszcze jakichś tych dodatkowych maszyn. Oprócz tego oczywiście przydałoby się już zawczasu ulepszyć to.
Powiemy, jak to później. Problematyczne rozwiązanie z tego powstaje, jak tego nie zrobimy od razu. O! Ale tu też tego byśmy nie przykleili. Czyli tak, no nie ma wielkich możliwości, jeżeli chodzi o dostawianie tych struktur. No, tak. Nie da się tego rozwijać bez końca, jak niektóre budynki. Dobra, dajcie nam to. I my się przyłączymy tu. A czemu ta ulica pałacowa nie ścieka? Halo! Dlaczego tu się nie połączyliście? To co, dotąd udało się dobić i to wszystko? Coś mi ta rura ściekowa to nie pasuje. Musimy to inaczej rozwiązać. Zejść pod ziemię i znowu. W Poznaniu też ostatnio dużo jakichś takich dziwnych konstrukcji pod ziemią prowadzą i nie wiem, o co chodzi. Czy to taki czas, że po prostu teraz się robi, czy to rozwój tych nowych osiedli? Coś jeszcze od prądu ich odcięliśmy. No to zaraz będą zadowoleni. Może mieli problem z odprowadzeniem ścieków, ale teraz mają większe problemy. Prądu nie mają. Panie, zejdź pan elektryk pod ziemię tutaj. Podłącz się tu. Okej, jeden temat rozwiązany. Te rury jakoś tak krzywo nam tu idą. Trzeba je połączyć ze sobą po prostu. Zamiast kombinować. No właśnie, to tu coś jest. Za dużo tych rur idzie. Zaraz ogarniemy temat. Przyłączmy się tu do drogi. I to nam rozwiąże wszystkie problemy. To dobrze, że nie musimy tego oglądać później. Nie? To nie są takie tory, na które patrzymy. A tę rurę usuniemy, bo nam niepotrzebna druga. Konkurencyjna. No chyba, że ta przepustowość faktycznie... A, dobra, potrzebna. Tutaj. Chyba, że faktycznie ta przepustowość jakoś... A nie, oni są połączeni tam, drogą. No to możemy ją usunąć do końca. Jak ładnie się zrobiło. Znaczy, zrobi się. Prawda? Potrzebna większa przepustowość, nie? Jakby nie patrzeć. Lepiej nie ryzykować. To wyglądało tak, jakby tam połączyć i wygenerować sobie dodatkowy problem. Zostawmy rury w spokoju. No i proszę bardzo, jak nam się ta okolica rozwinęła. My rozwiązaliśmy kolejne problemy trapiące miasto, bo ścieki zaczęły być odbierane. Turyści, mam nadzieję, że też zaczynają przyjeżdżać. Ktoś korzysta nawet z tej drogi tutaj, więc jeżeli... O, i korki się rozładowały. Może to też był wynik tego, że gdzieś tu prowadziłem przebudowę, co prawda na nieżywym organizmie, bo był zatrzymany czas, ale ostatecznie może się przełożyło to na jakieś jeszcze problemy. W każdym razie pozostawiamy Ryszarda w spokoju, przenosimy się do centrum, bo tutaj The Mask wprowadził bardzo fajny, znaczy wprowadził, zaproponował, aby wprowadzić bardzo fajny pomysł. Kurczę. Ciekawa okolica, ale tak myślę... No w końcu trzeba by było zrobić coś w tym centrum. W końcu wprowadzić to osiedle, które tu od lat woła. Może, żeby nie było. Mimo wszystko... O, co jest? Co się nakłada? Nie zrobiłem osiedla jeszcze do tej pory. Coś zepsułem. Ale póki co działa znów. Dobra, i domykaj tu. Biadoszek mleczarski? No nie, to nie brzmi aż tak dumnie. Może niech będzie dumnie. Mam zapisane taką miejscowość. Gdów? Gdów musi poczekać. Będzie Warszawa. Tak ładnie jakoś, nie wiem, kojarzy mi się ze stolicą. Tyle wieżowców. Słyszałem, że naprawdę dużo mamy tak na skali europejskiej, to wieżowce u nas rządzą. No to niech będzie Warszawa i... Ale żeby nie było tak miło, że się dorobili nazwy. Mają zakaz ciężkiego ruchu. Mają zakaz silników spalinowych. Może niekoniecznie, bo... Wyprowadzą ludzi, ale segregacja... O, recykling, jak najbardziej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ludzie będą zadowoleni z takiego układu? W ogóle ciekawie ta Warszawa tutaj wyszła. Dwa wieżowce. A reszta to taka mieszkaniówka w centrum. Ale już im się nie podoba. Wysoki czynsz. Po co? Bo śmieci trzeba segregować i już problem. Poręba. Tutaj, Pawła Jumpera. No teraz dopiero widzę, a to Nowa Huta też może mieć podobne zakazy. Teraz dopiero widzę, że faktycznie większe osiedla byłyby łatwiejsze w zarządzaniu. To tu musimy nie zabrać prawa miejskie. Ja wiem, że powiedziałem, że większe będą łatwiejsze w zarządzaniu, ale to poświętne. Nie, to inaczej. To
Już myślę, że razem z budynkami zniknęło. Myślę, że jak poświętne... A nie, to nie ta część. To możemy przenieść to tu. W sumie stworzyć dwa osiedla. Jedno takie, a niech będzie też i szkoła. Jedno takie, o, żeby nie było. Poświętne, to było? Mam nadzieję, że nie przekręciłem. A drugie dotyczące tutaj edukacji wewnątrz. I myślę, że to będzie jakieś takie... To będzie coś, co pogodzi interesy tych dwóch miejsc. Kurczę, czemu to na Escape nie działa? To od razu wyłącza nam wszystko. No ładnie, no ładnie. Dawno nie tworzyłem tych osiedli, nie? To od razu... Trochę się zapomina, ale... Okej, tu ładnie przeszło. Tu jest największy problem. No przyzwyczaiłem się do tego narzędzia, do tworzenia tych obszarów przemysłowych, usługowych i tak dalej, a to nie działa tak dobrze. I szczytówek błoński nie będzie szczytówkiem błońskim, tylko obiecanym. To Skylil zaproponował Gdów. Koło Krakowa. No jest całkiem blisko, nie? To może tu by pasował ten Gdów. To co nam jeszcze zostało, tak? Nie Gdów. To bez nazwy. Zostanie do następnego odcinka. A tutaj wprowadzimy koło Krakowa Gdów. I będziemy mieli wszystko w temacie nazw. A później pomyślimy, co dalej, gdzie dalej. Bo jednak trochę natworzymy jeszcze tych osiedli. Ale teraz nauczeni doświadczeniem, no wiem, żeby tworzyć coś takiego. Gdów. Nieco większego terenem. Na autostradę, tak mówiliśmy. Będzie nowy poziom, to wtedy jakoś rozdamy te punkty. Ja taki tu tunel robiłem? Ładnie to wyszło nawet. Będziemy nad tym myśleć. Dzisiaj chciałbym się skupić jeszcze nad innym problemem. Tutaj chyba mieli straż pożarną, no jak coś. Helikopter strażacki. Oto na bogato gaszą ten helikopter, ale to chętnie zobaczę, gdzie jest. Leci. Na taki mały pożar. Takie narzędzia, no ale niech leci. Michał mówi, że jak będziemy budować stacje kolejowe, to zobaczy, czy nie ma tam centrów przesiadkowych. Bo coś takiego było w pierwszym City Skylines i działało całkiem fajnie. Będzie widać, jak zrzucają tę wodę, czy... A jest! O! To kurczę, więcej animacji. Ej, hopie, ale ty jeszcze miałeś wodę. O, szanuj. Więcej animacji tutaj mają niż wozy strażackie. To zaskakujące. Zaskakujące. No, tu Redmas i Demask proponowali tory do starego przemysłu. Będziemy zaraz chyba nad tym właśnie pracowali. I czy coś jeszcze może być? A, i Michał jeszcze wrzucił pomysł, że może inny parking tam na północy, ten co działa, tak? To sprawdź inny, różne są. Może Anusz się ten zbagował, dlatego z niego nie korzystają. No są trzy pojazdy, to tak jakby się odblokował. Ale zobaczymy. Może problem tego parkingu jest taki, że nie ma jak zostawić tu ciężarówki, jak się przespać, bo na przykład nie mogą wjeżdżać. No to postawmy im tutaj średni parking. Przynajmniej albo bardzo duży parking. No bardzo duży by ładnie to wyglądał. Idealnie nam wpasował. Dobra, bardzo duży parking. Zobaczymy, czy coś się zmieni w tym temacie. Przypuszczam, że jak śnieg zejdzie, ale tu rzadko schodzi ten śnieg. Ładnie ze skrzyżowania na skrzyżowanie tutaj te wjazdy są, to inaczej. Póki to jeszcze jakoś tu wygląda, chociaż przyznam, że operowanie w tym śniegu nie jest takie proste, no to tak... No to możemy tu wyrównać, ale nie wiem, jak to będzie miało przełożenie na te góry dalej. No niestety te śnieżne operacje trochę nam utrudniają zbudowanie czegoś idealnego. Będąc przy idealnych rzeczach. Nie no, ładnie nawet, kurczę, od wjazdu do wjazdu, na drogę to. Tak by było przygotowane pod to. I co z tym wyrównaniem? Dlaczego tu są takie fale? Halo? Dobra, czekamy, aż śnieg zejdzie, bo nam łatwiej będzie wtedy operować tym wszystkim. Może w ogóle nie będą korzystać z tych parkingów. Syk, możecie za piąteczkę. Ten koszt utrzymania, nie zwróćcie uwagi na to, że 15 tysięcy będzie. Wysoki koszt zasobów. Ta firma ma trudności w pozyskiwaniu... Metale i stal potrzebują. No to kurczę, wszystko kwestia pieniędzy? Dogadać się. Dobra, mamy jeszcze czas, jeżeli chodzi o śmieci, więc wykorzystajmy go na inne rzeczy, a mianowicie zaplanowanie naszej trasy kolejki. A nie, jeszcze mieliśmy do wytworzenia czy stworzenia zakład paliwowy.
Kurczę, no zakład paliwowy to myślę, że tu przy ropie, co prawda, jeden już mamy. Co on daje? Średnie zanieczyszczenie, hałas, wydajność przemysłowa, zanieczyszczenia minus 5, minus 5, okej. Okay. Już jeden zakład mamy tu. Gorzej, jak nam się ropa skończy w tej okolicy, a my wszystkie zakłady paliwowe poustawiamy. Ale dobrze, niech będzie, niech będzie. Dużo ludzi pracuje w takim miejscu? To chyba bardziej wizualnie nam coś zmienia. W sumie fajnie to wygląda obok siebie. Chyba bardziej wizualnie niż faktycznie przekłada się na jakieś miejsca pracy. O, zagrożenie hałasem wysokie. Jak to wygląda z naszej mapy hałasu? Nie, tu nie wygląda tak źle. A powietrze? No nieco gorzej, ale to i tak idzie na autostradę. Kurczę, ale te zakłady to się rzuciły. Tutaj też zwiększyliśmy wydajność. I od razu coś się dzieje niedobrego. O, ktoś tu się dorzucił jeszcze. No dobrze, ale to powietrze się psuje na takim obszarze, który nam nawet pasuje. Teraz większy problem to poprowadzenie tej kolei, bo przyznam, no chciałem ugryźć temat z różnych stron, a mianowicie, żeby przejazdy były po drugiej stronie tego tutaj głównego ciągu komunikacyjnego, ale no to ma ten minus, że ludzie będą mieli daleko, a tu zagrożenie hałasu, a średnie. Ludzie będą mieli daleko, więc pewnie bardziej by się cieszyli z takich stacji gdzieś tutaj, bliżej domów. Z drugiej strony, wtedy te tory nawet jakby przecinały nam tutaj tą drogę, no to nie stanowią wielkiego problemu. Z trzeciej, to Demask sugerował, że można by było puścić te tory pod budynkami i wtedy one sobie normalnie mogą przejechać i nie zawadzają o nic. Tak trochę jak ta końcówka czy okolice głównej stacji w Warszawie, więc może to jest jakieś rozwiązanie. No myślę, że to przy tych biurowcach spokojnie, bo to wtedy będzie... Wow, aż tak się cieszą. Będziemy mogli to potraktować również jako taki transport wewnętrzny. Małe sklepy, zwiększa atrakcyjność dworca. Dobra, dobudówka dla taksówek. A, to jest to, jakbyśmy chcieli, ale okej, okay, to nie jest nowy budynek. Linię metra można tu wprowadzić. To nie byłoby takie złe, gdyby nie to, że mamy konkurencyjną linię metra tutaj idącą po sąsiedzku, ale może to dodatkowa nitka nie byłaby zła. Jest większa przepustowość, a dodatkowy tor. Dodatkowy tor? Nie. Tak, jeszcze jeden tor by doszedł. Ale czy nam to potrzebne? Ile to? Nie, to tylko stacja, jak gdyby się powie. A zobaczmy, jak to wygląda. Może doszedł. Chyba tak, chyba były dwa, są trzy. Czy nam aż tyle potrzeba? Trochę bieda. Trochę za duże to się robi. Chyba, żebyśmy... No nie, bo my potrzebujemy jedną nitkę, która się łączy tu z tym. Tam będzie wyjeżdżać poza świat, tu będzie wyjeżdżać do tego. No ale załóżmy, niech to będzie taka główna stacja, która być może rozjedzie się jeszcze w inne strony świata. Możemy to zawsze poprawić na podwójną. A może będzie z tego jeszcze jakieś... pożytek. Teraz się zastanawiam tak, przy tych szkołach, uczelniach myślę, że też będzie spoko stacja. Szczególnie, że do tych domów tam jest w miarę daleko, ale też na tyle blisko, że ludzie z osiedla sobie dojdą. W ogóle jak nam przypadkowo się to wszystko tu wpasowało tak... A nie, są też trzy tory. Okej. Okay. Jak nam się to przypadkowo wszystko tutaj wpasowało, że się mieści między tą jedną a drugą drogą, więc podoba mi się to rozwiązanie. No i w przyszłości będziemy chyba rozwijać też tę okolicę. Powiedzmy, to jest taki podział na kilka stacji. Warszawa Wschodnia, Centralna, Zachodnia, czy tak jak Poznań. W sumie Wschodnia, Główny i Starołęka. Tak to się u nas dzieli jakoś. No, w zależności też, w którą stronę jechać, bo w drugą to jeszcze inaczej. Dobra. Tworzymy to tutaj i teraz połączyć te trzy stacje i one będą mogły się łączyć ze światem, to jest najważniejsze. Później, chociaż nie, dopóki pamiętam, bo dlaczego buduję teraz już stację? Trochę nauczyłem się doświadczenia po tych poprawkach, które wprowadzałem tutaj przed odcinkiem, że lepiej i łatwiej łączyć te tory od punktu docelowego, niż budować sobie tak jakieś pośrednie zakręty. I mam nadzieję, że tak samo tutaj będzie. Dobrze, to chyba jeżeli chodzi o pasażerską, to wystarczy jedna stacja. Mam nadzieję, że tu jak postawimy, to będą mieli i dojazd do tej strefy rozrywkowej czy turystycznej i tu fajne połączenie, no bo niestety stacja pasażerska nie jest stacją towarową. No, to też trzeba rozróżnić wszystko.
Ale wydaje mi się, że ten punkt będzie takim fajnym. Szkoda, że do metra nie jest bliżej, chociaż zawsze będziemy mogli rozwinąć tę stację o metro. I pokombinować coś dalej, jakby to mogło inaczej jechać. Bo ewentualnie tu jakby postawić, ale to już jest za daleko wszystkiego. Mam nadzieję, że na metro sobie dojdą, jak będzie potrzeba. A tutaj wydaje mi się, że jest takie naturalne miejsce na tę stację. Ale rzeczywiście będziemy musieli chyba ją puścić pod ziemią. No i to oczywiście... Też teraz tak myślę... Gdzieś w to wszystko będziemy musieli wpasować jeszcze stacje towarowe. Chociaż myślę, że stacja towarowa to sobie spokojnie gdzieś będzie mogła tutaj na końcu jeździć. No szkoda, że to z lotniska nie obsługuje towarów tu stąd. No. Albo gdzieś tu wpakować towarowo. No, to zawsze można pod ziemią puścić, jeżeli byłby problem. Bo chciałbym jakoś ten przemysł tutaj wspierać, również tymi stacjami towarowymi. No jakby one były takie przelotowe, jak ta pasażerska, to by rozwiązało wiele problemów. Ale no, nie są. To chyba tak naturalnie wychodzi, więc zobaczymy. Szczególnie, że racjonalizator i nie tylko racjonalizator, ale Glegory mówią, że chyba koło lotniska moglibyśmy sobie zrobić... ukrócić to rondo, że to nie ma większego sensu, bo oni i tak dojadą do końca ulicy i zawrócą, więc po co mają robić takiego babola tutaj? Tylko może nie róbmy im tego w momencie, gdy to jest droga jednokierunkowa. Dobra, jedna sprawa naraz, nie? Bo później się zagubimy. Teraz komunikacja pasażerska. No nie po to tutaj siedzieliśmy, kombinowaliśmy, żeby tych pasażerów nie ogarnąć. Jedyne, co mi się nie podoba, że te tory jakoś... Chociaż je może da radę połączyć, nie? Że to się nie łączy jakoś tak samo, od razu, już, teraz. O, ten parking? W sumie chyba go przerzucimy. Zapchane co prawda. Jak oni na 200 miejsc wprowadzili 201 samochodów? Wolę nie wiedzieć. Ale on będzie dużo lepiej się prezentował tutaj przy stacji, chociaż widzę, że ludzie... Może pociągi nie jeżdżą, ale zobaczyli, że jest parking. Nie, im to wystarczy do szczęścia. Dobra, i to nam ułatwi nieco tworzenie pierwszej nitki. Ulubione narzędzie, czyli to. Teraz tak, jeżeli chodzi o samo narzędzie, no to nauczyłem się, że dobrze jest po prostu sobie gdzieś ten przejazd wyprowadzić na start, a później obrać te 100, o to weźmy 90. Dwie razy drzwi, 180 stopni w stronę tamtej stacji. No wiadomo, że ona jest uzależniona trochę od tej drogi, którą wybudowaliśmy i ta droga nie jest najprostsza. No cóż... Więc i te tory będą szły trochę krzywo, ale może to też jest pewien urok. Którym torem? Z dala od ludzi, żeby tu jak najdalej jechać, czy może wewnętrznym, żeby te zewnętrzne tory można było sobie w przyszłości jakoś ładnie jeszcze wykorzystać do czegoś, jako inna linia. Bardzo blisko drogi to będzie szło. W ogóle czemu jest taki ukos? Przyznam, że budowanie tego wszystkiego zimą jest strasznie takie nieprecyzyjne. Trochę to mnie boli, że... O, tutaj nagle widzę dopiero teraz, że mamy no, straszny podjazd. 8 stopni, czy 8% nachylenie. To jest... No pamiętam z Railway Empire bardzo dużo, jeżeli chodzi o pociągi. Ale z drugiej strony... Chyba nie mamy wyboru. Nie chcę za bardzo czekać do wiosny z tym wszystkim, bo to też nie o to chodzi. No przyznam, że boję się trochę tego, co nam wiosna przyniesie, bo ogólnie no połączenie jakieś mamy, tak, to z tą częścią świata, ale no... Najdziwniejsze jest to, że tego nachylenia tak tutaj nie widać, więc nie wiem z czego to wynika, może nie mam co patrzeć na te procenty. Mogą jechać, to najważniejsze. Nie podoba mi się tylko ten jeden fragment, dlaczego to tak mocno tutaj zawija, jakby nie szło tego zrobić delikatniej. Może jednak teoria dużych odcinków nie jest najlepsza wcale. O, dajcie nam tu w osi. Proszę. I mamy 6% na... No to nie, to jest chyba lepiej niż było. Dobra. No i jakoś i wygląda, i będzie jeździć. Czy tu już... A tu jeszcze też jest śnieg. Może faktycznie łatwiej będzie zejść pod ziemię, żeby to stworzyć. I jeden problem z głowy, szczególnie, że mamy takie dystanse, no i chyba słabo by było przecinać te drogi, więc w tym miejscu zejdziemy sobie pod ziemię. Już zeszli pod ziemię. PageDown na szczęście u mnie działa, więc możemy zrobić, o, tu już chyba ładnie schodzi pod ziemię, no, tu jest na powierzchni. Pokażcie nam to.
Żeby nie marudzili. To by się przydało ładne połączenie, takie podziemne. Szczególnie, że mamy dwa przejazdy, ale też... Kurczę, to nie tylko trudniej jest sobie tym wszystkim operować. To jakby był przejazd, ale nie wiem, czy na tę drogę mnie pasuje. Nie tylko jest trudniej operować... Okej, tu? Tu się uda chyba. Mam nadzieję, że nie było dużego pochylenia. Nie tylko jest trudniej operować kwestię nachylenia terenu, ale również to tymi podziemnymi pracami, jeżeli nie mamy tego ładnego, trawiastego widoku. To za szybko wyjeżdża. To musimy pominąć. Chociaż na upartego to te przejazdy by dało radę zlikwidować, ale to przejdźmy jeszcze do minus 5 tutaj, damy radę, oni będą... Chociaż jakby ten pociąg tu przyjeżdżał, to chyba nie będzie duży problem. Jakby to powodowało korki czy kolizję, to będziemy jeszcze pracować nad tym. Dla nas najważniejsze jest to, żeby ten przejazd w tym miejscu był pod ziemią i nie wiedzieć czemu oni nie są za takim rozwojem. To ile to musiałoby zejść? 20 pod ziemię? Okej, panel postępu, dziękuję. Dajcie nam wiosnę w zamian za to. Ja jeszcze nie powiem, męczę się trochę z tym tutaj, może od tej strony łatwiej będzie zacząć i to przeciągnąć, bo moja kwestia takiego poczucia przestrzennego, no to tu dostaję takiego trochę, nie wiem, bałaganu w głowie. Próbuję zrozumieć, czy coś już jest, o właśnie, bo to wygląda jakby już było pod ziemią. To nawet to poprowadź. Dobra, możecie zamknąć to. Chyba przełączymy się na narzędzie prostej trasy, jak to i tak idzie pod ziemię, będzie nam łatwiej tym zarządzać. Bo nie ukrywam, że... No, teraz jest na bank nad. Tu jest... O, i tu chyba już wchodzimy tunelem pod ziemię. Nawet jest to ładny taki skos. Nie wiem, przejechaliście pod ziemią? Chyba jest pod ziemią, tak to wygląda, że tu jest wjazd. No i teraz musimy tylko rozwiązać ten problem, że tak samo pod ziemią przejechać tutaj, pod tym. Tylko my mamy idealnie wyjazd przed drogą w tym momencie i musielibyśmy zejść aż tak głęboko z tym wszystkim. Aż tak głęboko trzeba zejść, żeby nie było żadnej kolizji z tym miejscem. Jednocześnie chciałbym w miarę tu przeskoczyć i tu, żebyśmy mogli sobie na luzie wychodzić na zero, ale nie wiem, czy to nie będzie duży kąt. 16, no. Czy kąt, duże nachylenie, nie? Bo to procenty. No dobra, jakoś to... Nie wiem, czemu ta trasa miga, jak my się łączymy z tą trasą. No dobra, przejechało, to takie sobie trochę miejskie metro zrobiliśmy, ale ostatecznie udało się to rozwiązać tak, jak chcieliśmy, tak? Już mamy dwie stacje pasażerskie połączone. O, śnieg schodzi od tej strony. No, Tiger Bonzo, to w takim razie... Chociaż co, to już nam niewiele zostało. To w ogóle nie widać, że ten pociąg może jechać. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to w takim razie bym się zabrał tu za Tigerka na start. I połączył się z kolejną trasą, szczególnie, że ta będzie dość prosta, jeżeli faktycznie puścimy to też pod ziemią, żeby nie powodować konfliktów. A to chyba da radę zjechać. Zaraz się okaże, że wcale nie tak łatwo teraz również. Panie, zjeżdżać pod ziemię, ile można? Tu już za duże nachylenie się robi. O, tam musimy pod firmą przejechać, to jest najgorsze. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ach, te drogi i pociągi, to wcale nie jest takie proste rozwiązanie, jakby się chciało. No na 20 metrów musimy zjeżdżać pod ziemię. Ale dobra, teraz idzie prosta strzała. O! A, przez wodę jest ten sam problem chyba, co mieliśmy tam. No dobra, to pod ziemią przejdziemy tu kawałek. Tam będziemy musieli wyjść nad wodę. Ale tu jest większy problem, że pojawiają się firmy w okolicy. Ale jakby tutaj tunel gdzieś wychodził. Zobaczymy, spróbujemy to jakoś rozwiązać. W każdym razie, to musimy przejechać pod ziemią również. Najlepiej jakby się okazało, ja muszę to sprawdzić jeszcze. Wybudujemy tutaj ten odcinek. Dobra, na szczęście się nie przecina, bo myślałem, że w takim miejscu będziemy mieli tutaj przecięcie się z kolejką, co chyba nie byłoby najlepszym rozwiązaniem, a przynajmniej z perspektywy bezpieczeństwa mogłoby nie być najlepszym rozwiązaniem. Ale ostatecznie mam wrażenie, że lepiej nam będzie wyprowadzić tutaj na zewnątrz, przejechać normalnie mostem i tutaj zakręcić takim łukiem, tak bardziej
bardziej jakby, nie wiem, naturalnie, czy na zewnątrz, żeby to nie było, że cała kolejka miejska pod ziemią ciśnie, szczególnie, że jak widać, nie do końca chyba to by było dobre rozwiązanie z perspektywy tego, co tu mamy. Dobra, spokojnie, nie denerwować się w tych firmach. O, a tutaj takim łukiem, kurczę, jakby to nawet skrócić, to może udałoby nam się zrobić, daj 180. Prawie równo z tą autostradą, no to by miało też swój urok, tylko w którym momencie, nie wiem, czy tu się uda to zrobić. No, w którym momencie byśmy musieli zakręcić, nie? Trochę dalej, trochę jeszcze musisz. No dawaj te 180, dobra, to chyba będzie najlepszy. No idealnie się nie zbuduje z autostradą, bo to tam wiele czynników na to wpływa, ale myślę, że i tak będzie ładnie przebiegało obok. Aj, to już domontuj, niech już tak będzie jak jest. Tu wszystko jest, ok. I teraz tylko potrzebujemy tak, 180 w tę stronę. Ale to jest 180, żeby tutaj wyjechać. Chyba za daleko poleciałem. Tak mówię, te narzędzia, one są do opanowania, tak? Trzeba zrozumieć tylko co i jak tu działa, ale można temat ogarnąć. Mam nadzieję, że jak dla pociągów to jest całkiem spoko. Kąt nie jest za ostry. To już zostawiam fachowcom. W Railway Empire przechodziły takie, nie? Więc zakładam, że tutaj też mogą. Teraz większy problem, że znowu musimy zejść 20 metrów pod ziemię, czyli wygląda na to, że nasze rozwiązanie jest 20 metrów. Albo i nie? 20 metrów jest nasze rozwiązanie, ale na szczęście te 20 metrów to nie daje takiego mocnego kąta nachylenia. To jest zaskakujące. Nie wiem, od czego w takim razie te kąty są zależne, że... Znaczy, ukształtowanie terenu zapewne, nie? Jakieś ma na to wpływ. Przewody są 50 metrów pod ziemią, to jest spoko. No dobrze, że z metrem nie będziemy musieli się jakoś, nie wiem, dwoić, troić, żeby to działało. No i tu już musimy jakoś wyjść na zero do końca tego połączenia, ale to myślę, że też damy radę. To faktycznie ten plan podziemnych tras okazał się być całkiem klawy. Rozwiązuje to dużo problemów. No i ostatnie połączenie, no tu już typowo musimy zejść pod ziemię, chociaż mam nadzieję, że przez to, że ten kawałek jest podniesiony, to akurat lepiej by ten zewnętrzny tor działał zapewne. Ale patrząc na to, że ten kawałek jest podniesiony, to może nie będziemy musieli, chociaż chyba ogólnie jak chcemy zejść pod ziemię, to musi być te 20. Tu poszło całkiem sprawnie. Na 4,8. A nie. Ale to... A i co, to muszą mieć te 20, że pod budynkami przejechać, czy to zawsze będzie problem? Nakładają się na siebie obiekty. No nie przesadzajcie, ludzie, o. Dobra, czyli musi być 25 metrów tutaj aż pod ziemię. Albo ewentualnie przerzucić ten obiekt w inne miejsce. A to parking im przeszkadza? A, dobra, widzę. Ale to, moment, nie no. Kombinujemy, bo przeszkadza im parking, który praktycznie... Nie, to nie jest parking. To zajezdnia autobusowa, okej. Okay. To wracamy, to sorry, nie było tematu. Chociaż ta zajezdnia... Można by było ją gdzieś przerzucić tak naprawdę. Chyba nikomu to różnicy nie zrobi, jeżeli będzie tutaj. Jedyny minus, albo tutaj niech już będzie. Mamy tory wybudowane. Wielka zmiana z perspektywy mieszkańców nie będzie, a nam pozwoli to stworzyć coś ładniejszego. Okej, okay, zaklejone. Znaczy inaczej. Nie będziemy musieli schodzić tak głęboko z tym torowiskiem. Chyba tu będziemy budować dalej, dobra. I teraz tak, będąc na tych 20 metrach, spoko, 15 też, nie, 15 już chcą, 15 już chyba będą szli po drodze, czyli 20 to jest taki wynik, że wiadomo, że będzie tunel. Dobra, to powoli możemy też obrać jakiś taki kierunek na ten tor. O! Dobra. Szkoda, że z daleka nie łapię. O, dopiero tu łapię coś. No dobra, ale to tu dociągniemy. Najlepsze, że jest w miarę prosto. Pstryczki! O! Alan byłby zadowolony. Ta fabryka wytwarza najróżniejsze sprzęty działające na prąd. Od skromnych tosterów po szuflady automatycznie sortujące skarpetki. Dobra. Później się będziemy przejmować tym. Teraz jedziemy... O! Co im się tu nakłada? Kurczę, ta szkoła! Nie, to szkoła... Ach, 1500, ale to tę podstawówkę musimy wygnać z tego miejsca. Jakby ją przenieść tutaj, to będzie... Nie będzie chyba duży problem.
Co prawda blisko... A nie, tam są biurowce. No to fajnie, zawożą dziecko do pracy i temat zamknięty. No wymaga, jak widać, ta budowa infrastruktury przeprawy przez wiele trudnych tematów, ale i tak myślę, że jest to łatwiej w grze niż w normalnym życiu, że słuchaj, to jest podstawówka, weź ją tam przesuń. To taki poszukiwany, poszukiwana trochę wychodzi. Dobra. Żeby tu prosto to ładnie wjechało. I mamy to. Jest miasto połączone koleją. Niekoniecznie szybką jeszcze. Ale mamy... Kurka. Dotąd mamy dojazd. Ludzie już mogą sobie jeździć, więc ja bym ten transport taki wewnętrzny tu zrobił. No szkoda, że tu nie ma jakiejś może stacji pasażerskiej, ale z drugiej strony. Oni mają metro, żeby dojechać do pracy. Ja chcę nową linię. Jak już stworzyliśmy... Plan linii pasażerskiej. A co tu pasażerskie, jednak tu też może dojechać? Nie, brak dostępu dla pieszych, okej. Już myślałem, że pracowników można tam wozić. Tylko teraz jak to ma wyglądać, żeby działało? Tak jedzie w tamtą stronę, to z prawej. Ruch prawostronny również na kolei wprowadzamy u nas. Tylko żebym nie pomylił się z torem, bo to wcale nie tak ciężko. Cyk. Kurczę. To jest miasto. Może nie mamy dobrze skomunikowanych autobusów jeszcze. Z tej stacji wjeżdża tu. Nie wiem, czy właśnie to powielenie tej stacji tu ma sens, czy od razu stąd by mógł się odbijać tam tak naprawdę. Bo po co on tu ma wjeżdżać? Można z tego zrezygnować? Można, na szczęście. Oj, z tej stacji jedzie sobie z powrotem tutaj. Cyk. Cyk. No ciekawe, czy ludzie będą z tego korzystać. Liczę, że tak. I cyk. I tu już sobie zamyka ten przejazd, mam nadzieję. Ukończona linia, tak? Wyjechały? A dobra, wyjechał. Już się bałem, że nie wyjedzie. No! To teraz w nagrodę... Ej, pociąg, czekaj, nie pędź tak, proszę. Czemu nie możemy na niego kliknąć? W nagrodę chciałem się nim przejechać. O, jest. No, kurczę, jakby ktoś tam jakieś niestrawności miał. Czyli teoretycznie mamy fajne dworce, fajne możliwości komunikacyjne, łączące, no, jakże ważne części miasta. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. W sumie te wjazdy by można było tu jakoś połączyć. O, tam kolejny pociąg. Nie, no, oni mają jakiś taki urok dopuszczania tego wszystkiego tak blisko siebie. Pasażerów jeszcze nie ma, ale to zakładam, że to jest kwestia naszego pierwszego przejazdu testowego. W każdym razie udało się stworzyć coś, nad czym myślałem już od ostatniego odcinka. No i to będzie też oczywiście dla nas fajna trasa w przyszłości na wyprowadzenie pociągów towarowych gdzieś tutaj w stronę Mysłowic, Szczecina. Ewentualnie była opcja numer 2, żeby towarowe puścić osobną nitką gdzieś po tej części, nie? Na przykład tu, i tu byśmy mogli zrobić jeden wjazd, drugi, trzeci, czwarty. Może to nie będzie nawet takie złe. Pasażerskie pasażerskimi, chociaż te pasażerskie mogły mieć połączenie jeszcze ze światem. O, tylko teraz tak, i to mnie zastanawia, czy zrobić pasażerski, który łączy się ze światem i gdzie on by mógł sobie zatrzymać się, nie? Tak to, już mamy takie możliwości, to czemu z tego nie skorzystać? To jest co, to jest taka kropa? Czy możemy na przykład zrobić im, o, tu jest ten nasz główny wjazd, który jeszcze, nie, to był, nie, główny był... Ten był chyba główny taki, do centrum miasta. Nie? Zróbmy sobie tu póki co wjazd do centrum. Z niego powrót... Nie, to z tego zrezygnuj. Stąd jedź z powrotem tutaj. O, i zobaczymy. Teraz... Co te taksówki to robią? Tylko teraz tak, jak już mamy to... Trasę międzynarodową, metro nie, o, pociąg. Linia kolejowa numer 2, zróbmy ją czerwoną, o. Zagraniczna linia. Ciekawe, czy ktoś przyjedzie, czy my wywieziemy tych ludzi. Może tu będzie widać nawet. O, jest czerwona linia. Nie ma jeszcze wielu pasażerów. No, a nie, już jest szósteczka. To jest już trochę ludzi, którzy chcą uciekać z miasta. No, mam nadzieję, że to docelowo się rozwinie, że te pociągi miały sens. Linia kolejowa, a, bo to jest cały czas numer 2, a pokażcie nam kolejową numer 1 w takim razie. Jak już się... nacieszyć nimi, to tak porządnie. Zero pasażerów jest na ten moment.
Jeszcze nie wiedzą o linii, tak? Na bank jeszcze nie wiedzą o linii. Halo, ludzie. Przystanki, 7 przystanków. Tak blisko fajnie miejsc różnych, pracy i mieszkaniówki i tak dalej. No może trzeba im autobusy dorobić i taksówki. No teraz wątpiłem. Ale może jeszcze potrzebują chwili, żeby się zastanowić. No dobrze, zobaczmy jakie bonusy w ogóle... A, teraz będziemy mogli wykupić działkę, też na przyszłość. Czy działki? To czego nam brakowało do zbudowania autostrady idealnej tu. I w sumie to nie pamiętam, czy coś jeszcze... A, to możemy też ten narożnik. Tu gdzieś te zjazdy, rozjazdy, ale zostawmy też sobie trochę możliwości działania, może tak bez tej działki. Dobra, te trzy bym wziął. No i mamy to jakoś rozwiązane, czyli w następnym odcinku będziemy pracować nad naszą autostradą. Zobaczmy jeszcze możliwości, jakaś ten wielki most czy parking mnie nie jara mocno. Elektrownia jądrowa? No fajnie, bo też by mogło powodować nowe zagrożenia. Czy pompownia gruntowych, nadzwyczaj skuteczna. Ale jak my mamy rzekę, to nam się chyba to aż tak bardzo nie przyda. Centrum już zdrowia lepiej. Przetwarzanie odpadów przemysłowych, to chyba będzie spoko. Mniejsze zanieczyszczenie gleby przez zakłady przemysłowe, ale to tylko tyle? Myślałem, że możemy odbierać śmieci, to nie chcę. Ten obiekt badań astronomicznych zwiększa zainteresowania studiami na uniwersytecie i zwiększa szanse studentów na zdobycie wykształcenia. Okej, okay, zderzacz podobno jest zbugowany, nie budować. Potrzebuje masę prądu i masę energii, ale uniwersytet medyczny jak najbardziej nam się przyda. Jeszcze nie wydamy punkty na głupoty, zobaczmy co tutaj mamy. Schronienie tymczasowe, tego nie robiliśmy do tej pory, może miałoby to sens? Katastrof też, mimo że są odpalone, to jakoś nie czuć. O, urząd miejski miał powstać, to bierzemy. Bank centralny czy agencja wywiadowcza, zobaczymy. No fajnie by było tam stópkami zarządzać. Centrum kosmiczne. Chiprix, czy jak to tam, Muzeum Kosmiczne, jak i aktywne centrum dowodzenia. Przyznam, że centrum kosmiczne już jest takim czymś kuszącym, no. No i nie wiem, czy to nie będzie nasz następny kierunek. Więc pytanie, czy idziemy w... gdzie było centrum kosmiczne? Tu jest. Stać, znaczy stać nas na to. Nie wiem, czy finansowo nas stać, ale stać, jeżeli chodzi o punkty rozwoju. A nie, to jest... Nie, to nie było tu centrum kosmiczne. Tu jest centrum kosmiczne. No dobra, bo to i tak prędzej czy później wybudujemy. Centrum kosmiczne. Czemu? Tu jest urząd, okej, okay, miejski. Widzę, że nikt nie chce mieć blisko urzędu. Fajnie by było mieć taki urząd miasta w centrum, ale... Nie za wiele miejsca mamy na takie rzeczy. Zobaczmy, co to jest? Opieka społeczna. Ona równie dobrze mogłaby działać w innej części miasta. Tutaj... Oj! Kurczę, uniwersytet jej się wpakował. Szpitale. Kolejny uniwersytet. Sklepy. Ale sklepy jesteśmy w stanie usunąć. Z poświęcenia, na jak jesteśmy gotowi, to jest stacja metra, to ludzie by mogli z metra sobie do tej opieki dojechać. Dobra. No trochę zabrało tutaj sklepów. Trochę ogólnie tej przestrzeni tutaj zabrało. Można to naprawić jeszcze jakoś? Przepraszam. Chciałbym to naprawić. O! To inaczej, może jakby usunąć od razu te dwa. Ja wiem, że one działają... Nie, myślałem, że poprawiam jakoś inaczej tutaj działanie tego, ale niestety nie. W każdym razie, opiekę wygnaliśmy, a nasz ratusz przynajmniej... Czy urząd miasta? Ładnie się wkomponuje tu, koło tej wieży. No będzie to wymagało poświęceń. Się zastanawiam, czy przy wieży nie postawić. Idealnie naprzeciwko cmentarza, o tu będzie całkiem fajnie. I teraz domyślam się, opieka mamy już. Koszt importu mniejsze, oprocentowanie pożyczek. No nie mamy pożyczek, ale teoretycznie powinno to ładnie wyglądać. Czy jest ładnie, to już jest pojęcie jak zwykle względne. Jak zwykle też nie mogli tego normalnie to zabudować. Dobra, może nie będę kombinował teraz, bo jak widać... Będzie trzeba jeszcze poprzestawiać, nie? Ostatecznie drzewa się zasadzi, będzie dobrze. A tu będziemy wykorzystywali jakiś ten plac niebawem. Coś wymyślimy na niego. Teraz tak, z budynków specjalnych, pstryczki. No to pstryczki możemy... Co to jest? Warunki strefy przemysłowej. Uuu.
To pstryczki to co? O, kurczę, jakby przenieść rafinerię, to w Krakowie by się nawet zmieściły. Fajnie te pstryczki, tylko co to daje? Całe miasto, całe miasto. To by ładnie wyglądało, ale nie wiem, czy ta stacja docelowo nie wyląduje, więc tak. Przerzućmy naszą rafinerię tu. Chyba nawet nie jest płatne jakoś dodatkowo. A pstryczki sobie wskoczą tutaj. No, takie nowoczesne, ładne. Cieszy oko, cieszy oko. Z nowości. Uniwersytet Medyczny, to będziemy szukać miejsca dla niego następnym razem. No i pokażcie nam, Centrum Kosmiczne nie jest takie drogie. A atrakcyjność miasta 10% to wszystko podnosi. Atrakcyjność samo w sobie centrum daje atrakcyjność 200. No to znaczy nie będziemy teraz tego budować. Ale widzę w tym perspektywę na przyszłość. Zresztą pokażcie, jakie to jest wielkie. Co to to jest? Takie coś, to my jesteśmy w stanie w centrum postawić. Hałasuje to mocno? Średnie zagrożenie hałasem. Ja myślałem, że to będzie gigantyczne, jak ten międzynarodowy port. A to coś takiego. No ale to... No właśnie, nie kombinuję. Mamy do przemyślenia kolejną strukturę na następny odcinek. W sumie takie centrum kosmiczne by było fajnie umieścić na osobnej wyspie. Albo ten powiększyć. I tak, żeby z wyspy to startowało, szczególnie, że wygląda na to, że to nie jest budynek, do którego bezpośrednio coś podpinamy. Chyba. A po prostu z niego startuje. Chociaż może połączenie z pociągami, metrem, no też by było wskazane w takim centrum. Więc temat do przemyślenia. No, może jednak komunikacja by była fajna, jakby działała. Temat do przemyślenia do kolejnego odcinka, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej.